tak z ręką na sercu, to muszę powiedzieć, że ja też mam podobne podejrzenia, między innymi z powodu takich dowcipów, jakie w kołach wojskowych krążą. Bo to też, jakiego rodzaju dowcipy sobie tam opowiadają ludzie, to można wnioskować o nastrojach, jakie tam panują, prawda? No i opowiadają sobie taki dowcip, że poprzednio na czele Ministerstwa Obrony Narodowej stał psychiatra, a teraz stoi pacjent. Więc nie zapowiada to lojalności wobec cywilnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Raczej jest znakiem lekceważenia tego kierownictwa. To oznacza, to stwarza ryzyko, że w razie czego rzeczywiście rząd nie będzie kontrolował sytuacji. Nie będzie kontrolował nawet swoich sekretarek, pan minister. Pan minister Waszczykowski zaprosił Komisję Wenecką do Polski, chociaż nie musiał. Nie wiem po co, dlaczego to zrobił. Po prostu nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego to zrobił w sytuacji, kiedy nie musiał. No i teraz to dodatkowe dostarczył w ten sposób dodatkowej amunicji przeciwko własnemu rządowi. Ja uważam, że pan minister Waszczykowski nie zawsze chyba myśli, co robi. Nie zawsze myśli, co robi. To zresztą nie raz mu się zdarzyło, bo on niedawno był na Ukrainie i tam ze swoim odpowiednikiem wygłosił taką deklarację, że Polska razem z Ukrainą będą odkrywały prawdę w sprawie tragedii wołyńskiej i wyraził nadzieję, że nawet sprawcy się przyznają, więc rozumiem, ma nadzieję, że oni żyją jeszcze. No więc nie wiem, co on miał na myśli, ale nie o to chodzi. Pan minister Waszczykowski pojechał na Ukrainę w niecały miesiąc po uchwale podjętej przez polski Sejm. Sejm polski w tej uchwale nie miał najmniejszych wątpliwości, jak wyglądała prawda o tragedii wołyńskiej i kto za nią odpowiada. Więc jeżeli pan minister Waszczykowski z miesiąc niecały po tej uchwale jedzie na Ukrainę i zapowiada, że będziemy dopiero odkrywali prawdę i to wspólnie, to znaczy, że podważył uchwałę polskiego Sejmu. Za takie rzeczy, za coś takiego powinien natychmiast wylecieć z rządu. Natychmiast. Więc nie wiem, dlaczego tak się nie stało, ale utwierdziło mnie to w przekonaniu, że pan minister Waszczykowski nie zawsze myśli, co robi. Jak byłem we Włoszech, to taki ksiądz, Polak zresztą, który tam jest, zawiózł mnie na cmentarz. Nie wiedziałem, dlaczego mnie na ten cmentarz zawozi. Okazało się na grób Oriany Faleci, żeby mi pokazać, gdzie jest pochowana. Także to, no oczywiście, lampkę zapaliłem. Ale... Przyprawa naszego Polka, miała wywiad, że... No ona go poznała go, przejrzała go na wylot w jednej chwili. Tak, tak, nasze, bez zasad i że nadęty taki głupek. No, dlaczego Kaczyńscy tak długo nie mogli go rozpoznać? Nie, myślę, że go rozpoznali, tylko wydawało im się, że będą się mogli nim posługiwać, bo ja nie jestem jakiś taki specjalnie przenikliwy, czy powiedzmy spostrzegawczy, a tam bym się tak nie przechwalał, ale w 90 roku na wiosnę byłem u Lecha Wałęsy, który wtedy jeszcze był, już się tam chciał kandydować na prezydenta, ale jeszcze był przewodniczącym w tym. Kolega Ziembiński mnie poprosił, żebym go tam zawiózł, a ja go tak szanowałem, więc nie potrafiłem mu niczego odmówić. I go tam zawiozłem i on powiedział, to chodź tam do gabinetu tam. Ja nie chciałem, ale potem myślę sobie właściwie, dlaczego nie. No i poszedłem. Nie brałem udziału w rozmowie, tylko się przysłuchiwałem w rozmowie tego Ziembińskiego z Wałęsą i na tej podstawie przekonałem się, że Wałęsa to jest kretyn po prostu. Po prostu kretyn. I wychodzimy stamtąd i ja mówię do tego, mówię na miłość boską, co wy robicie?
Co wy robicie takiego kretyna, windujecie na prezydenta państwa? Bo pamiętajcie się, bójcie się Boga. On mówi, nie, to robotnik, a to trzeba mu pomóc. To byłem przerażony po prostu tym. W ogóle ja to się dziwię jednej rzeczy, że dyskusje tu jakieś się takie toczą, a nikt nie przejrzał traktatów, do czego się Polska zobowiązała. Bo jeśli by się okazało, że się zobowiązała, że każdą decyzję naszej złotej pani, bez względu na to, jaka ona będzie, będziemy respektowali, to znaczy, że no to musimy, ale to znaczy, że ktoś nas tutaj zrobił w konia wcześniej, to znaczy dygnitarzy, prawda, że żeśmy zostali zdradzeni. No to jak tak, to trzeba wziąć tam ich, jak żyją, to trzeba ich wziąć pod sąd i na powróz i do góry, prawda. Za takie rzeczy to nie mogą bezkarnie uchodzić. No to tak jak Polska wysłała wojsko do Iraku i potem pan minister Klich wycofał tamto wojsko, więc zapytałem go publicznie, panie ministrze, wygraliśmy tę wojnę czy nie? No bo jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są bramki? Zwłaszcza te bramki by się nam przydały, prawda? A jak żeśmy przegrali, no to kogo mamy postawić pod ścianę i pluton egzekucyjny wezwać, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nie ma winnych. Korzyści mieliśmy. No to tylko głuche milczenie mi było odpowiedzią, bo potem się zorientowałem, dlaczego tak było. To nie była wojna, tylko operacja pokojowa, a tej ani wygrać, ani przegrać niepodobna, prawda? Celem moim nie jest to, żeby mnie lubili przedstawiciele jakiejś partii. Bo jakbym chciał, żeby oni mnie lubili, to bym się zapisał do tej partii. Może bym został nawet jakimś dyżurnym funkcyjnym, no to by mnie wtedy lubili, a przynajmniej by udawali, że mnie lubią, prawda, żeby mi się podlizać. Ale nie jest to moim celem, w związku z tym nie zapisuję się do żadnej partii, tylko znaczy uważam się za publicystę. I na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście, moim celem jest przekazywanie tym, którzy chcą tego słuchać, tego, co uważam za prawdę. Tego, co uważam za prawdę, bo być może ja się mylę, więc skromnie powiadam przekazywanie tego, co uważam za prawdę. I tyle. I więcej żadnych celów nie mam. Na przykład w tej chwili od państwa też nie oczekuję, że będziecie na mnie głosowali, bo nigdzie nie kandyduję. No więc nie chcę od was niczego wyłudzić. No więc tylko chcę coś powiedzieć, co państwo pewnie być może uważacie za warte uwagi, skoro tu jesteście, prawda? I to tyle. Więcej żadnych ukrytych celów w tym nie mam. To, że tam mnie nie lubią, no trudno, no. Nie jest to, jak powiadam, moim celem. Już nic nie będę mówił na to. Ale jak się panu redaktorowi daje w tych rozmowach w środę, w komentarzach, w telewizji, co mam, tak fajnie komentować przyczynę tych naszych icków, tyle, bo jak słuchałem rozmów niedokończonych, jak tylko jakiś telefon był, co na ich temat coś się mówiło, to nara wyłączyli. A pan od dłuższego czasu zawsze komentarze to słucham, nie jest. I daje to pan, że pana nie wyłączają i pozwalają. Proszę pana, no to jakby mnie zaczęli wyłączać, to bym już zakończył współpracę. No bo po co wtedy? Jasne, jeśli redaktor lepiej wie, co ja powinienem mówić, no to niech sam mówi. Prawda? I jeżeli on mnie zaprasza, to pewnie dlatego, że uważa, że ja jeszcze lepiej wiem, co trzeba powiedzieć. No nie od niego koniecznie, ale też wiem, co trzeba powiedzieć. Jak kiedyś to tak, to w Polsce się upowszechnia taka ubecka maniera w mediach, bardzo niedobra. Zapoczątkowała to pani Olejnik, nasza stokrotka resortowa. Że ona jak nie rozmawia ze swoimi gośćmi, tylko ich przesłuchuje. Przesłuchuje ich, żeby się przyznali.
I ja, to mnie strasznie ta maniera irytuje, więc jak kiedyś za pośrednictwem swojego tam sekretarza, pani Olenik chciała mnie zaprosić do jakiegoś programu swojego, to on zadzwonił do mnie, powiedziałem, dobrze, chętnie przyjdę, ale, mówię, porządek musi być. Proszę mi przysłać wezwanie na piśmie z numerem sprawy i z zaznaczeniem, w jakim charakterze mam być przesłuchany, czy świadka, czy podejrzanego. Mówię, porządek musi być. No to już to był ostatni telefon. Tak, już więcej nie. No ale to bardzo dobrze. No to, no po, ta, kiedyś pani Eliza Michalik. Esbeckich rodziców, to ona nie. Kiedyś pani Eliza Michalik mnie też tam do jakiegoś programu zaprosiła. No i o aborcji chyba było. No i moje odpowiedzi jej się nie podobały. I zaczęła mnie sztorcować. Ja mówię, pani Elizo. No o co pani chodzi? Jak pani lepiej wie, co ja powinienem odpowiadać, to po co mnie pani zaprosiła? Niech pani stawia pytania, a potem niech pani sama odpowiada, jak pani tak dobrze wie. Po co ja tu jeszcze jestem potrzebny? Ona mówi, no i jak zadzwoniła po raz tam kolejny właśnie taki jej tam jakiś asystent, ja mówię, nie przyjdę, bo pani Michalik nie umie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Ona za godzinę zadzwoniła do mnie i mówi tak, proszę pana, obejrzałam to nagranie, rzeczywiście zachowałam się nieprofesjonalnie. No to ja mówię, jak pani tak uważa, no i mówi co, i przyjdzie pan? Ja mówię, jak pani tak uważa, to przyjdę w takim razie. Powstrzymywała się siłą woli, to widziałem, ale żeby tak mi nie przerywać półsłowa, ale widziałem, jak dużo ją to kosztowało. Się gotuje. Ale to no, trzeba, ja się dziwię, że inni ci delikwenci, którzy tam chodzą na przesłuchania do TVN-u, nie poproszą pani Olejnik czy kierownictwa tej stacji, żeby im takie na piśmie przysyłali, tak właśnie jak to było. Zalecał to jeszcze w latach 70. Czesław Bielecki napisał taką broszurę, Mały Konspirator, jaką ma pod pseudonimem Maciej Poleski, żeby właśnie jak wzywają na milicję, to żeby prosić o te, żeby to wszystko było zgodne z kodeksem postępowania karnego, a nie tam, że wzywają w sprawie urzędowej. Nie w sprawie urzędowej, bo jest to istotne i dzisiaj nawet, dlatego że jeżeli ktoś jest wezwany na przesłuchanie, to powinien zostać poinformowany, w czyjej sprawie jest przesłuchiwany. Dlatego że jeśli na przykład podejrzanym jest osoba bliska jemu, to on może odmówić zeznań. A jeżeli on nie wie, kto jest podejrzany, to nie może korzystać ze wszystkich praw, które kodeks postępowania karnego mu przyznaje. Więc to jest, nie jest jakiś taki akt samowoli, tylko po prostu trzeba korzystać ze swoich praw, warunek korzystania ze swoich praw. Jak pan redaktor ocenia na przykład ten dzień Islamu, proszę pana, no to tak samo jak dzień judaizmu. Tak samo jak dzień judaizmu. Jak ktoś nie może wytrzymać bez judaizmu, to niech przejdzie na judaizm i nie zawraca nam głowy. No i widziałem taką demonstrację policjantów przed kancelarią premiera. To było jeszcze za czasów premiera Tuska. Byli tam, zjechali się policjanci z całej Polski, umundurowani i po cywilnemu, stali przed kancelarią premiera i krzyczeli: złodzieje! Złodzieje! Na całym świecie policjant, jak widzi złodzieja, to go łapie. A tu żaden nawet nie drgnął. Więc skądś widzieli, że tych złodziei im nie wolno łapać. No i wreszcie taki argument moralny panu mecenasowi Giertychowi powiedziałem, no jak to? Katolicki naród, rodacy Jana Pawła II, mordować ludzi za pieniądze, kto to widział?